I Zwoleń wita was bardzo serdecznie. Zwoleń oczywiście będzie grał na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 26 finał, tak samo 14 stycznia na rynku. Uwaga, o godzinie 17 rusza wielki koncert. Rusza to wszystko, co jest związane z najpiękniejszą orkiestrą świata. Mało tego, Zwoleń chce pobić rekord. 68 tysięcy złotych w ostatnim finale. Chcą zebrać jeszcze więcej. Pamiętajcie, że zbieramy pieniądze, aby szpitale noworodkowe dostały super sprzęt, ale także zbieramy pieniądze, uśmiechy tutaj za mną z tyłu, bardzo duże, ale także zbieramy pieniądze po to, aby można było prowadzić nasze programy medyczne, edukacyjne, abyśmy byli przez cały rok obok was. To nie jest tylko ten jeden dzień. Ten jeden dzień to jest po prostu zabawa. To jest wspaniała zabawa, która tak samo będzie miała miejsce w Zwoleniu, ale generalnie pracujemy przez cały rok, tak aby ten sprzęt był obok was, abyśmy mogli mówić, że orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bardzo skuteczna w swoich działaniach. Starostwo w Zwoleniu będzie czekało także na was, jeżeli chcecie coś zrobić dla finału, jeżeli chcecie być razem z nami i z tymi kolorowymi puszkami. Pokazujemy nasze puszki, których jest 200 tysięcy. Gramy na całym świecie, także Zwoleń gra razem z wami. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Pozdrawiamy was serdecznie i na moje siema krzykniemy siema. Pozdrawiamy siema! Siema! To był Zwoleń.